Dzisiejszy odcinek zaczniemy od kamiennej struktury, która znajduje się częściowo pod wodą. W Kraspie Cork w południowej Irlandii, znana jako Kerridge Amaisten, została potwierdzona jako megalityczny grobowiec, zbudowany prawdopodobnie 7 do 9 tysięcy lat temu. Choć wyglądem nie odbiega on od innych prehistorycznych dolmenów, to jego nietypowe położenie na terenie zalewowym oraz fakt, że w XIX wieku lokalny arystokrata postawił w pobliżu pseudośredniowieczną wieżę na cześć odwiedzającej rejon znanej aktorki, wzbudzając podejrzenia o upiększenie okolicy pseudozabytkami. Historycy długo nie byli zgodni co do proweniencji kamiennej budowli. Według najnowszych badań dolmen jest częścią większego grobowca, który obecnie jest pod wodą, mierzącego wraz z kamiennym kopcem 25 metrów długości i 5 metrów szerokości. Ciekawe informacje dobiegają również z Kirgistanu. Prawie 3-metrowej wysokości posąg odkryto podczas prac polowych w Akbulun, wiosce położonej w północno-wschodniej części kraju. Znany w lokalnej mowie jako Baubau, kamienny posąg był ustawiany na grobowcach i kurkanach znamienitych postaci w czasach, gdy na terenach panowały koczownicze ludy tureckie. Wyraz Baubau prawdopodobnie pochodzi od tureckiego słowa baba, które oznacza ojca lub przodka. Były to najczęściej wykute w kamieniu postacie ludzkie, pochodzące z VI do VIII wieku. Najprawdopodobniej były to reprezentacje z typowych wojowników i koczowników. Odkryto wojskowy medal sprzed 2000 lat. Ten intrygujący zabytek został znaleziony podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w starożytnym grecko-rzymskim mieście Perre w południowo-wschodniej Turcji. Badacze zidentyfikowali zabytek jako rodzaj odznaczenia wojskowego, które rzymski żołnierz umieszczał na tarczy podczas parady. Przedstawiając głowę meduzy, miał on jednocześnie oznaczać męstwo żołnierza, przynosić mu szczęście i odstraszać wrogów. Wcześniej archeolodzy odkryli w pobliżu wyryty w brązie dyplom wojskowy, opisujący osiągnięcia legionisty i przyznanie mu rzymskiego obywatelstwa w roku 123 naszej ery. W pobliżu Opawy, w kraju morawsko-śląskim, pewien rolnik znalazł złoty zabytek. Specjaliści początkowo sądzili, że to kobiecy diadem. Jednak bliższe badania wykazały, że znalezisko to złoty pas ze środkowej lub późnej epoki brązu. Zabytek ma długość 49 cm, 9 cm szerokości i waży 56 gramów. Pas wykonano z cienkiego stopu metali, który w 84% składa się ze złota i w mniej niż 15% ze srebra. Pas udekorowany jest 5 dużymi koncentrycznymi kręgami, wokół których znajdują się mniejsze koncentryczne kręgi. Całość zamknięta jest wewnątrz udekorowanych krawędzi pasa. Po wstępnych oględzinach eksperci sądzą, że powstał w kręgu kultur pól popielnicowych w latach 1300-750 przed naszą erą. Przejdźmy teraz na nasze podwórko, a dokładnie do Opola. W opolskiej katedrze trwa kolejny etap archeologicznych prac. Wykopaliska dają naprawdę dobre efekty. W katedrze opolskiej trwają prace archeologiczne na szeroką skalę. Zdjęta została niemalże cała posadzka, a każdego dnia dokonywane są nowe odkrycia. W ostatnim miesiącu odsłonięto 2 nowe filary, północny i południowy, będące częścią fundamentów kościoła, znajdującego się pod dzisiejszą katedrą. Datowane są na lata 20., 30., 13. wieku. Odkryto także 16 służek, czyli ozdobnych elementów podstawy filarów. Przed archeologami stoi bardzo trudne zadanie – dostania się do posadzki prezbiterium starego kościoła. Historycy podejrzewają, że znajduje się tam grób bardzo ważnej postaci, być może fundatora świątyni. Dotarcie tam wymaga ogromnych nakładów pracy, dlatego cały czas poszukiwani są wolontariusze. Pomóc w wykopaliskach może każdy, dorośli, studenci, ale też młodzież szkolna, mówi dr Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Chętne do pomocy osoby mogą zgłosić się bezpośrednio do katedry. Oprócz odkryć architektonicznych, w katedrze odnajdywane są też inne artefakty. Znaleziono łącznie około 70 monet, wiele różańców i paciorków. Ciekawym znaleziskiem z ostatnich dni jest też kula armatnia wykonana z piaskowca. Na ten moment nie wiadomo, z którego wieku pochodzi, ani w jakich okolicznościach tam trafiła. Więcej o jej historii dowiemy się być może w przyszłym tygodniu. A teraz, być może, ku waszemu zdziwieniu, trochę o mleku. Ponieważ chociaż konsumpcja mleka stała się powszechna, nie była powszechnie akceptowana przez wczesnych rolników. Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Bristolu znalazł dowody na spożycie mleka przez dorosłych już w najwcześniejszej epoce kamienia, około 7400 lat temu. Naukowcy bezpośrednio datowali ślady tłuszczu mlecznego zachowane na ścianach starożytnych naczyń glinianych wykonanych w Europie Centralnej kilka tysiącleci przed naszą erą. W tym celu uciekli się do niedawno opracowanego podejścia do datowania radiowęglowego opartego na pomiarze stosunku izotopów węgla 13 i węgla 12 zawartych w oczyszczonych cząsteczkach kwasów tłuszczowych. W sumie przeanalizowano 4300 naczyń glinianych, 70 starożytnych osad rolniczych należących do neolitycznej kultury ceramicznej. Tylko w 65% stanowisk archeologicznych znaleziono ceramikę z pozostałościami tłuszczu mlecznego. Pokazuje to, że chociaż spożycie mleka stawało się powszechne, nie było ono powszechnie akceptowane przez wczesnych rolników. Analiza dała 27 dat radiowęglowych odpowiadających wykorzystaniu mleka w VI wieku przed naszą erą, mniej więcej w tym czasie, w połowie VI tysiąclecia przed naszą erą, zaczęły pojawiać się najwcześniejsze osady z kulturą ceramiczną. Zespół archeologów odkrył dokładną lokalizację grobowca świętego Mikołaja, zwanego również świętym Mikołajem, kościele świętego Mikołaja w Mira, dystrykt Demre w południowej śródziemnomorskiej prowincji Antalya. Wiedzieliśmy, że jest tu jego grób, ale teraz z całą pewnością ustaliliśmy jego dokładne miejsce w kościele. To bardzo ważne odkrycie, które zwiększy popularność świątyni, powiedział The Mirroren News Agency profesor Doktan Osmar Everash, szef prowincjonalnej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Antalii. Specjaliści są zgodni co do tego, że górne otwarcie kopuły w kościele świętego Mikołaja jest podobne do architektury kościoła grobu świętego w Jerozolimie, w którym został pochowany Jezus Chrystus. Święty Mikołaj żył między 270 a 343 rokiem. Był wczesnochrześcijańskim biskupem w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Jest również zwany jako Mikołaj Cudotwórca z powodu licznych cudów przypisywanych jego wstawiennictwu. Kościół świętego Mikołaja, znajdujący się w Myra, został zbudowany na fundamentach starożytnej świątyni bogini Artemidy. W 520 roku na tym miejscu wybudowano kościół chrześcijański, w którym święty Mikołaj pełnił funkcję biskupa, a później został tu pochowany. No to na zakończenie dzisiejszego odcinka piękne znalezisko, mianowicie piękny wikiński amulet. Został on znaleziony podczas archeologicznych badań ratunkowych, poprzedzających budowę osiedla mieszkaniowego w Izbi w południowo-zachodniej Szwecji. Mający zaledwie 3 cm długości, pochodzący z X wieku ołowiany amulet przedstawia młot Mjolnir, główny atrybut Tora, nordyckiego boga burz, piorunów, sił witalnych i rolnictwa. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod filmem oraz napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu. Zapraszam was również na inne filmy, które właśnie wam się wyświetlają na ekranie. Trzymajcie się. Cześć!